No cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jest tutaj kilka nowych postaci, dlatego chciałem się zapoznać generalnie, jak te postaci wyglądają, jakie są jej skille. No i wszedłem sobie na strzelnicę. Zaczniemy sobie od Talusa, gdyż jest to nowa postać skrzydłowego bodajże. Zobaczymy, co też ona tutaj prezentuje. Zapobiega zużywaniu amunicji, gdy przeciążenie jest aktywne. Zapobiega automatycznej aktywacji runy podróży po a końcu aktywności. Jeśli runa nie zostanie użyta, czas odnowienia jest wyzerowany. W momencie aktywacji runa podróży zeruje czas odnowienia przeciążenia i szybkiego ataku. To brzmi całkiem sensownie, zwłaszcza że ta postać ma dosyć ciekawe skille. Zacznijmy może od standardowego ataku podstawowego, tak? Broń krótkiego i średniego zasięgu zadająca 110 obrażeń co sekundę. Ok. Szybki atak. Rzuca się do przodu zadając wrogom 600 obrażeń i odrzucając ich w tył. Q. Przeładowuje broń. Strzela ona teraz o 33% szybciej przez 4 sekundy. Wow. Runa podróży. Kreśli magiczny znak na ziemi, który przeniesie cię do tej lokacji. Po 10 sekundach lub po ponownej aktywacji umiejętności teleportacja czyści cię z wszelkich efektów i przywraca 500 punktów zdrowia. No dobra, więc tutaj mamy ten odrzut, tak? Tutaj na F-ie, aha. I... No czekajcie, jak to działa? A co to jest? W takim razie... No nie wiem, będziemy sobie tutaj testować kilka postaci. Widzicie, tam jest kilka daleko, tutaj się ruszają, a tam stoją po prostu w miejscu. No dobra, przejdźmy zatem do tej ekipy. No dobra, standardowy atak, tak? Są tutaj jakieś punkciki zadawane. Zróbmy tego F, bo jestem tego naprawdę ciekaw. Aha! Czyli ja sobie tutaj chodzę, strzelam, pyk i się cofam. No to zajebisty skill, muszę przyznać. Tu jest ten, aha, 600 obrażeń i odrzut do tyłu, no to też spoczko. No dobra, jeszcze Q. Przeładował, aha. Nie, powiem wam, że to jest zajebiste, tak? Tutaj się wycofujemy, powiedzmy nie mamy zdrowia. Odczekujemy chwilę. Odczekujemy, tak? Jesteśmy poza walką i nagle wracamy, bang! I jazda, teraz... What the fuck? Ale kozaczek normalnie. No powiem wam, że ta nowa postać jest naprawdę wyśmienita. Jest niesamowita, tak? Wycofujemy się, bo mamy mało zdrowia. Uciekamy. Uciekamy. Czekamy. I bang, wracamy do boju. No to jest mega dobra postać, ej, powiem wam. To jest mega dobra postać, naprawdę. To jest naprawdę mega dobra postać. Jeszcze jak sobie zobaczmy tą prawdziwą moc, obrażenia bezpośrednie. Po krótkim okresie ładowania wybiera cer i teleportuje się bezpośrednio do niego, zadając 600 obrażeń i odrzucając go. Czyli takie połączenie, można powiedzieć, że jest skilla szybki atak i ta runa podróży. Coś w tym stylu to by było, prawda? Czy jak ja mogę tu wskoczyć wyżej? Mogę. A co mi to da, jak wskoczę wyżej? Są tam jakieś inne tryby walki? Szczerze mówiąc, na strzelnicy nigdy nie byłem. Tak swoją drogą. Ale co to mi daje? Mi nic nie dało w sumie. No nie no, wiecie co? To jest teleport. Dobry do ucieczki, jak i też do... Można na przykład zrobić coś takiego, tak? Naznaczam. Teleportuję się. Uciekając, tak? Ładuję sobie życie. Pyk. I bang! Wracamy do boju. Lecimy. Bang! I robimy tutaj rozpizdziel totalny. No nie no, combo on ma naprawdę straszne.
Kombo ma straszny ten bohater. Dobra, jeszcze zobaczymy, jak on sobie na dystans generalnie radzi. O, to wiecie co, ja bym sobie zobaczył jeszcze. Ja bym musiał sobie załadować tutaj. Ja bym sobie musiał załadować ulti. Aha, to jeszcze odrzuca tutaj, kurde. No powiem wam, że niezłe to jest. Dobra, mamy już ulti. Chcę zobaczyć, na jak daleką odległość. Dobrze mówię, kurde, połamańcu językowy tym. No i aha! Bo my bezpośrednio wybieramy, tam były do wyboru te 5, tych 5 czy 4 Sky, w sumie 5. No to nieźle. Dobra, przetestujmy sobie innego, nowego bohatera. Nie grałem Ashką. Co ty tutaj masz? Taran. Zdobywaj odporność na efekty kontroli tłumu i 90% mniej obrażeń stosując uderzenie ramieniem. Okej. Okay. Niszczycielka Fortec. Tarcza oblężnicza porusza się 80% wolniej, ma o 3000 punktów więcej zdrowia i jest zwiększona o 50%. Wow. Dominacja ładuje się teraz o 15% szybciej, ogłusza wrogów na 2 sekundy i zwiększa o 20% obrażenia zadawane przez przymierzonych na 3 sekundy. Zdobywaj odporność na efekty kontroli tłumu i nie obrażaj uderzeniem ramienia. Ja bym zrobił tą niszczycielkę Fortec. Bo to jest support, mi się wydaje, tak? Czytajmy jeszcze skilla. Działa wybuchowe. Wystrzeliwuje co 9 sekundy pociski odłamkowe, które podczas wybuchu zadają 400 punktów obrażeń obszarowych. Wybuch kinetyczny. Rozgrzej swoją następną salwę odłamkową. Przy wystrzele ładunku ładunek natychmiast eksploduje, zadając 300 punktów obrażeń, odrzucając wrogów w stożku przed tobą. Coś mi to przypomina, jedną postać z Paragona. Tarcza oblężnicza. Rozłóż tarczę oblężniczą o 5000 punktów odporności, która sama przemieszcza się do przodu. Ma 6 sekund. Uderzenie ramieniem. Opuść ramię i rzuć się do przodu. Trafienie wroga zadaje mu 800 punktów obrażeń, a dodatkowo odrzuci go z potężną siłą. O super. Skocz do przodu i umieść swój sztandar w ziemi, zadając 350 punktów obrażeń przy uderzeniu. Na 8 sekund otoczy cię strefa odporności na obrażenia, ale aby cię chroniła, musisz pozostać na jej obszarze. No to taki, kurde, trochę tank, nie? Trochę tank. Atakiem podstawowym zadaje ona 400 punktów? I patrzcie, jeszcze w jakim obszarze ona jest w stanie zaatakować. Wow. Ta tarcza idzie, tak? Aha, ona się porusza przez chwilkę w sumie. Czekajcie. Na F co miało być? Opuść ramię i rzuć się do przodu. Trafienie wroga zada mu 800 punktów obrażeń, a dodatkowo odrzuci go z potężną siłą. Okej. Okay. No to jest spoczko. Dobra, jeszcze sprawdźmy sobie tą tarczę. Same tarcze. No i ktoś będzie szedł do tej tarczy, nie? No nie mam pytań. Skocz do przodu i umieść swój sztandar w ziemi, zadając 350 punktów obrażeń przy uderzeniu. Na 8 sekund otoczy cię strefa odporności na obrażenia, ale aby cię chroniła, musisz pozostać na jej obszarze. Poza tym ona ma strasznie dużo życia. 5750, masakra. Dobra, rozłóżmy tą tarczę, kurde, tutaj. No i chyba tego nie zobaczę. Dobra. Oho, 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 oho. Bang. No nie no, powiem wam, że
To jest tank, który naprawdę potrafi zadać spore obrażenia. Naprawdę, mega mocny. To prawda, nie jest to jakieś wolne, znaczy nie są to jakieś szybkie strzały, tak? Ale przykładowo... what the fuck? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie jest menu, gdzie mogę dodawać sobie te skille? A to pewnie muszę wrócić do bazy. Żeby włączyć sobie sklep. Oj, patrzcie, nie może tego przestrzelić, bo ta tarcza ma oczywiście zdrowie, nie? Życie. Rampage. No nie no, całkiem sympatyczna postać. Oho, jak? What? Dobra. No i zwiększmy jej sobie na przykład... zwinne dłonie, no nie? Zwiększmy jej Chronosa, chociaż czy ona ma długi czas aktywacji tych umiejek? 15, 5. No dobra, ta tarcza musi zniknąć, nie? 10 sekund, no to tak. No można byłoby, nie? Można by było. Można by było. No dobra, dosyć ciekawa postać. Jest to na pewno postać tankowa ze sporym damage'em. Dobra. Zmieńmy postać i ja jeszcze nie grałem. Grałem chyba Jenosem. Też to jest też postać wsparcia. Willow. Dobra, zobaczmy sobie Strixa, bo Strixa też nie używałem. Pasek kamuflażu kurczy się o 50% wolniej. Broń boczna zadaje 20% więcej obrażeń celom trafionym wcześniej w ciągu ostatnich 4 sekund. Strzały oddane z broni podczas kamuflażu zadają o 15% więcej obrażeń. No dobra, niech będzie ta zasadzka w takim razie, zobaczmy. Aha, czyli to jest snajper jakiś, o proszę. Czyli mamy tutaj drugą kinesę, można rzec. Dobra, nie to, tylko to. Karabin, potężny karabin, który co sekundę zadaje 1200 obrażeń, to jest mega dużo. Broń boczna, pistolet samopowtarzalny, który zadaje 250 obrażeń na strzał? Jak ja mam aktywować tą broń? Aha, na Q będzie ten chyba. Dobra, przejdźmy. Przełącz na drugą broń. Luneta. Dzięki lunecie uzyskasz wyborową celność. Flara. Wystrzel flarę, która ujawni wrogów na dużym obszarze. Całkiem spoko. Wejdź w tryb kamuflażu i schowaj się przed cudzym wzrokiem. Kamuflując się zużywasz energię. Okej. Okay. Ale nas teraz nie widać, tak? Rzekomo. Gdzie mi tutaj zniknęły te... Kesje. Kesje boty. No dobra, przełączmy broń. Co to ma być? Nie wiem, do czego służy ten pasek po środku ekranu, co widzicie. Aha. No powiem wam, że taki snajper naprawdę spoko, bo na przykład, kurczę, wiecie, no to jest broń, która jest dobra na odległość, a nagle, kurde, jest tutaj jakaś, wiecie, panika i panika gaming, tak zwana. Całkiem spoko opcja, nie? Co on tam jeszcze miał? F. Aha, ten kamuflaż. No to kamuflaż już zbadaliśmy, tak? Aha, tu jest ten pasek. Tu się coś z tym paskiem dzieje. Fajnego. No tutaj zdecydowanie tej postaci dałbym szybsze przeładowanie broni. Tu mi się ładuje ten pasek. Tylko to... Czyli tu mi się ładuje chyba ten pasek.
A Flara tylko ujawnia, tak? Ona generalnie nie zadaje żadnych obrażeń. Ale nie, czekajcie. Nie, faktycznie. Dobra, mamy E. Rzuca granatem hukowym, który eksploduje przy uderzeniu i oślepia pobliskich wrogów na 3 sekundy. Wow. To jest naprawdę mega mocny snajper. Gdzie Kinesa, no, nie ma aż tak... Nie ma się aż tak dobrze. No i oni są oślepieni generalnie, nie? Nie, no, powiem wam, że też mocarna postać. Bardzo mocarna postać. Dobra. Przejdźmy jeszcze w ten tryb. Pójdź i przejdziemy sobie tutaj. Bang. Główkę 1800. Wow. Double kill. No nie, no mocarz. nie pamiętam, jak dużo Kinesa ma tych obrażeń. Możliwość zadawania tych obrażeń. Nie pamiętam, jak dużo ona ma. Czekajcie, ja sobie chcę kupić. Gdzie ja to mam kupić? Gdzie ja mogę kupić? Nie no, 1800 to jest mega, mega dużo. Jeszcze w ruchome cele sobie trafmy. Pięknie, pięknie. Kogo my tutaj jeszcze pominęliśmy? Willow. Pogarda. Zwiększa obrażenia od każdego kiełka o 350 punktów i zmniejsza czas spalania lądu o 25%. Uszkadza tarczę obrażeniami wynoszącymi 50% ich maksymalnego poziomu zdrowia na 1 sekundę, a czas jej odnowienia zostaje skrócony o 3 sekundy. Trafione cele odnoszą dodatkowe 100 obrażeń. Efekt kumuluje się do 3 razy. No powiem wam, że to jest zajebiste na tanków, tak? Byśmy ją wybierali, tą postać, na tanków po prostu. Zwiększa obrażenia od każdego kiełka o 350. Czas spalania lądu o 25%. No nie wiem, ja bym na przykład wybrał coś takiego. Chociaż co prawda w tym treningu no za dużo nie użyjemy tych umiejętności. Aha, taki sobie kwiatuszek. Ale też obrażenia masakryczne zadaje. Double kill. Duże obrażenia, zwłaszcza że jeszcze one są obszarowe. Bo to jest naprawdę spoko. A, ale czekajcie, co to było z naprawem? Wystrzeliwuje toksyczny zarodnik, który uniemożliwia leczenie na wybranym obszarze przez 5 sekund. Wrogowie, na których zadziała zarodnik i którzy opuścili skażony obszar, nie mogą się leczyć przez 2 sekundy. No. Coś no... No, na Q będzie zajebiste. Dlatego wejdziemy sobie tutaj do tej grupki, żeby to zobaczyć. Patrzcie, 500. Wow. Nie no, ten skill jest naprawdę ekstra. Ten skill był naprawdę ekstra. Co tutaj dalej mamy? Szybko macha skrzydłami, aby wyskoczyć do przodu i w górę. No to taki dobry skill na ucieczkę. Albo zrobienie. Czegoś takiego. No nie no, jeśli się dobrze wyceluje, to to jest podobne, znaczy... Tak. Mniej obrażeń zada, niż ta bomba, co ma Sky, no nie? An enemy is annihilating. Nie no, spoko, spoko, naprawdę spoczko. Co my tu jeszcze mamy? Lot wróżki. Korzystaj z potęgi wróżek, aby wyskoczyć wysoko w niebo na 10 sekund. No i patrzcie, wyskakujemy, rzucamy bombkę
Savage. No możemy się dzięki temu dostać w takie, wiecie, trudno dostępne miejsca dla wrogów, no nie? No nie no, postać ma swoje plusy i minusy. Obrażeń prócz tego skilla, no, nie zadaje za dużych, tak? No, powiedzmy nawet jeżeli wrogowie są w ruchu, to i tak ten skill, no, trzeba powiedzieć sobie wprost, że nie jest jakiś rewelacyjny. No, wróg musi być naprawdę blisko, żeby mogli otrzymać te obrażenia, tak? No, taka postać... No troszeczkę wsparcie, troszeczkę takie... Ciężko ją sklasyfikować, szczerze mówiąc, a gra co mówi, że to jest napastnik. No, coś w tym jest, coś w tym jest. No i dobra, został nam... Została nam jeszcze chyba jedna postać. gdzież on jest? Jenos, właśnie Jenos. Barik? Barik to jest ten, co wieżyczki rozstawia, nie? No, jasne, że tak. Dobra, Jenos. Moc kosmosu. Wrogowie objęci tchnieniem pustki zostają okaleczeni, otrzymują dodatkowo 150 obrażeń na sekundę, okej. Okay. Zadaje 15% więcej obrażeń bronią. Sprzymierzeńcy pod wpływem gwiezdnego znaku też zadają 15% więcej obrażeń bronią. To jest spoko. Kiedy rzucisz gwiezdny znak na sojusznika, zostanie mu natychmiast przywrócone 10% maksymalnego zdrowia. To też. Ale jeżeli to jest postać wsparcia, nie wiem do końca jakie on ma skille. Aha. Nieziemska broń, która czerpie moc z gwiazd, zadaje 120 obrażeń co 0,13 sekundy na średni dystans. No dobra, prawy przycisk myszy, gwiezdny znak. Używa błogosławieństwa niebios, które będzie leczyło 220 punktów zdrowia co sekundę przez 10 sekund, ignorując przeszkody. Tchnienie pustki. Gromadzi energię grawitacji i podnosi wroga w powietrze, zadając mu 150 obrażeń co sekundę przez 2,5 sekundy. Jeśli wrogowi uda się w tym czasie poruszyć, następuje przerwanie tchnienia pustki. Aha. Ale jeśli mu się uda ruszyć, no ale... No nie wiem, trzeba byłoby to po prostu w praktyce przetestować. Gwiezdny wiatr. Opuszcza broń i porusza się 65% szybciej. Dodatkowo skoki są wyższe, a prędkość skakania mniejsza, spadania mniejsza. Zobacz. No dobra, no taki kurde podróżnik. I trochę podróżnik kurde na księżycu, nie? Aha, i to jest nieograniczona ilość, tak? Tego fruwania. No tak, no tylko jeżeli będziemy chcieli zaatakować, no to już tak switaśnie nie ma, no nie? Ale czemu nie mogę użyć tego prawego przycisku myszy? Wróćmy zatem do skillów. Używa błogosławieństwa niebios, które będzie leczyło 220 punktów zdrowia co sekundę przez 10 sekund. Aha, to będzie na naszego sojusznika w takim razie. Więc staniemy sobie tutaj. O, widzicie. Tutaj mam sojusznika i od razu mi się odblokowała ta opcja. Gracias! Gracias for greeting, sir, my love. Kurwa, nie wiem co ja gadam. Zapiera się w miejscu i gromadzi energię kosmosu przez 1,5 sekundy, zyskując odporność na kontrolę tłumu. Następnie uwalnia zgromadzoną energię, wysyłając na daleki dystans impuls, który przeszywa wszystkie przeszkody i zadaje 2400 obrażeń. Wow. No dobra, więc... Halo, halo. Dobra, ty się tutaj lecz, gościu. Wow!
Niby to taka tylko postać wsparcia, ale... Ale czemu ja nie... Aha... Ale... Czemu ja tego Q nie mogę teraz nacisnąć? Bo co? Aha, ta postać po prostu nie może się ruszać, nie może strzelać, nie może robić nic. Znaczy, może się ruszać, ale nie może strzelać. Gromadzi energię grawitacji i podnosi wroga w powietrze, zadając mu 150 bla bla bla. Jeśli wrogowi uda się w tym czasie poruszyć, następuje przerwanie tchnienia pustki. No, całkiem niezła ta postać. Można powiedzieć, że całkiem niezła. No i dobra, moi drodzy, to by było na tyle, ponieważ już tutaj nie mamy żadnego nowego bohatera, którego jeszcze nie używałem. Lian grałem, o czym dobrze wiecie, natomiast tą resztę, no, nie grałem. Talus, mega dobra postać, naprawdę. Świetne combo można tą postacią robić. Aż obrońca, no jak najbardziej, potrafi sporo obrażeń przyjąć na klatę, jak również zadać sporo obrażeń, no i być też takim, można powiedzieć, nawet wsparciem dla drużyny, dodając od siebie kilka tych punktów ataku, które jest w stanie zadać. Co dalej? Jenus, no, całkiem dobre wsparcie. Po pierwsze, możemy zneutralizować wroga w taki sposób, że wyłączamy go z bitwy. Jednocześnie też możemy leczyć sojusznika i zadać gigantyczne obrażenia, jeżeli chodzi o jego ulti. Naprawdę spoko. Strix. Jedno i to samo. Mega dobry snajper. Kurde, nawet lepszy niż ta pani... która zwie się Kinesa. I mówię o tym otwarcie, bo naprawdę jest mega, mega mocny. No i Willow. No niby to napastnik, niby ma zadawać obrażenia, ale te dwa skille go wyłączają. Wyłączają mu praktycznie możliwość takiego porządnego pacnięcia, nie? Tak to wygląda. No i dobra, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górze. Rzecz jasna, zapraszam do działu komentarzy, sekcji w zasadzie działu. No dobra, jeden kij. Jeśli wam się podobało, ocencie mnie. A ja wam dziękuję za uwagę. No i trzymajcie się, cześć!